Fak tutaj szuka celu, ale go nie znajdzie. Chyba że szuka, szuka. Niucha tę lufą, nie? O! Coś poczuł? Coś wyczuł? Tylny pancerz, ale 2-2-2 również przypłaci to życiem, że w ogóle nie zmienił pozycji. I... próbuję wykonać odwrót. Nie ma tutaj oczywiście jeszcze Blitzkriegu. No to bye bye, auf Wiedersehen. Double scheiß. A więc witajcie w kolejnych przygodach Compound of Heroes. Dzisiaj mamy nieco co innego. Po samej tutaj nazwie możecie sobie już domyślić się, co to będzie za gra i jaki będzie prezentowała poziom. Jest to spanning widzowski pomiędzy Poland Playerem i Nariko. Kiedyś pamiętacie, było coś takiego jak najlepszy z najgorszych graczy, coś takiego. I tu myślę, że to może być ten głupi i głupszy, część druga. Była część pierwsza, to chyba jest faktycznie część druga. Egzorcyzmy Emily Fields, Nariko kontra Poland Player. Sprawdźmy. A więc witajcie w tym upośledzonym pojedynku o tytuł znowu najgorszego gracza, prawdopodobnie kocha Poland Player jako Wehrmacht, doktryna niemieckiej. A może sprawdźmy ich poziomy, tak to wygląda. I mamy tak, doktryna niemieckiej piechoty, super. Doktryna szturmowa została wybrana. Ćwiczenia zasadzek, bomby dymne ze Stukasa, drużyna dowodzenia Jäger, haubica i bombardowanie Stukasem. Takie ich tutaj bajery. Nariko tymczasem radziecka armia szturmowa, czołg średni T-34-85, moździerz 120 mm, oddziały szturmowe, wykrywanie pojazdów i ostrzał artyleryjski ze superdziała 152 mm. Załoga MG-42 w gotowości. Patrzcie tutaj, jak profesjonalny gracz Poland Player stawia jak najdalej swoje koszary. Kompanię piechoty, żeby móc tutaj, wiadomo, uzupełniać oddziały z jak najdalszej odległości. Z Pro Play mamy pierwszy punkt zajęty. Drugi jest też już tam atakowany. Tu nie ma tchórzy, słyszeliście? U Nariko pod jego dowodzeniem nie ma tchórzy, bo jak ktoś jest tchórzem, to od razu Nariko go zabija i nie ma tchórzy znowu. To tak, taka jest zasada tchórzy. Idą dwa oddziały na prawą flankę, patrzcie, lewa flanka jest dla frajerów, nie? Tutaj dopiero idą, poborówka. Tutaj idą ramię w ramię, za rączkę. Idziemy, chłopaki. Na środku bardzo defensywnie Poland Player rozstawia swojego MG, który niestety nie pilnuje tak naprawdę niczego, bo punkt jest neutralny. Więc MG na razie sobie czeka, prawda? Defensive plays always wins. Najlepszą defensywą jest defensywa. Grenadierzy zignorowali punkt i lecą od razu po paliwo, wie co dobre. Nowy oddział grenadierów w gotowości. Że jest balans, tak. I zaraz prawdopodobnie dojdzie do pierwszego kontaktu. Drużyna saperów narikowska. Na północy drużyna pionierów od Polanda. Już prawie czuję ten smak. Już prawie czuję smak Nariko. Budują sobie worki z piaskiem w bardzo fajnym miejscu. Trzeba coś zbudować albo zburzyć. Pewnie. Worki powstały, punkt zajęty, amunicyjny również. Na dole wreszcie poborowi pierwsi rzucają się na te jakieś tam lewe punkty i jest kontakt, uwaga, kontakt, gniazdko. Poborowi wchodzą do, epicko do tego domku, który niestety, jak możemy sobie zobaczyć, ma dosłownie dwa okna. Czyli z sześcioosobowego składu strzelają tylko dwie osoby, niesamowite. Snajper gotowy do służby. Patrzcie, tutaj nawet całkiem takie, chciałoby się powiedzieć, dobre flankowanie, ale jednak nie do końca. Gdyby byleźli na przykład tutaj, byłoby o wiele, wiele lepiej. Ale no, wiecie, ja nie mogę pomóc. MG już od połowy gry tak naprawdę siedzi sobie na środku, nic nie robi. Snajper, o proszę, Sasha Kerrigan, dziewczyna Narika, się pojawiła na polu bitwy. I oddziały Polanda, co ciekawe, zajęły dwa punkty po lewej, w tym paliwo, ale nie ruszyły już na dół. Ruszyły do góry, czyli musiały przejść przez minutę, przez połowę mapy, tylko po to, żeby tutaj zrobić prawdopodobnie zaraz coś. Pociski! No, drużyna saperów. Idą, idą, chłopaki nie wiedzą, co mają robić. Mamy to, brawo! Udało się po 3 minutach i 30 sekundach. MG od Polanda wreszcie zajmuje środkowy punkt zwycięstwa. Bo pomyślał, że nie, no chyba już nikt tu nie przyjdzie. Sasha Kerrigan oddaje pierwszy strzał. Odstrzelił jednego grenadiera, ale sama jest pod niezłym tutaj ostrzałem, całkiem celnym. Chłopaki chowają się za osłoną. Oflankowany MG-42 i Sasha Kerrigan zginęła po oddaniu jednego albo dwóch strzałów. Piękne zagranie ze strony Nerika. Kontrola armii na pełnej tutaj oczywiście jest wykorzystywana. Chłopaki wleźli pod MG, dlatego też już za dużo nie działają.
zasoby ludzkie mówią niestety Narikowi, że nie ma zbytnio opcji na jakieś powiększenie do większe swoich sił. Oddziały zajęły punkt zwycięstwa i Poland wycofuje swoich grenadierów. Pali się dupa. Piechota atakuje. No to nie piechota, tylko to Nariko atakuje. MG. Coś myśli? Może za te cegły? Może za tego? Może tutaj za płotek, co? Chłopaki? Dobrze? O, bardzo dobrze. Moje ulubione miejsce. Tutaj saperzy narikowscy w odwrocie. Dzięki Poland. Dzięki tutaj Nariko. Poborowi pewnie całują Polanda po stopach za to, że zbudowali specjalnie dobrą osłonę na tym punkcie. Dlatego mogą sobie zająć punkt amunicyjny i jeszcze całkiem skutecznie ostrzeliwać ich właśnie gorzej, za gorszą osłoną oddziały pionierskie. Jak tam w chałupie? Nikt się... O, dobra, są uzupełnienia, lecą uzupełnienia, leci też bunkier. Przydałoby się oczywiście jakaś pierwsza pomoc, ZUS zaraz będzie aktywny u Polanda. Żołnierze, użyjcie koktajli Mołotowa, by spalić tych drani. Już słyszę komuś Nariko. Nie potrafię kontrolować więcej niż dwóch jednostek. Dlatego chodzi blobem, to jest bardzo dobra odpowiedź. Skoro nie umie kontrolować więcej niż dwóch jednostek, to po co mieć dwie jednostki, skoro można mieć jedno? Można mieć jeden blob i wtedy mamy jedną jednostkę i ruszamy jedną jednostką, jednym blobem. I wtedy wszystko wychodzi. Jest dobrze. MG znowu tutaj defensywnie się rozkłada. Chłopaki chyba próbują oflankować, tylko nie wiadomo do końca kogo. Bo już tutaj nikogo nie ma na tym. Uuu, co jest? Jak oni to zrobili? Od prawej flanki musieli to obejść. Poland player zmienia tutaj kąt strzału, ale to nic nie da. MG został tutaj pierwszorzędnie wydymany i zmuszony do odwrotu. Mamy zasłonę dymną, możliwą ze sztukasa i pojawiła się pierwsza drużyna dowodzenia Jäger. Tymczasem trzeci oddział poborowych idzie wreszcie na lewą flankę. Może coś właśnie zabrać Polandowi. Na przykład może ten punkt, który odetnie większej rzeczy, ale zobaczymy. Worki z piaskiem w tym miejscu oczywiście nie powstaną, a przynajmniej mam taką nadzieję, ponieważ okazałoby się to bardzo śmiertelne. Jednostki budujące otrzymują o wiele więcej obrażeń. Tutaj są aż dwa oddziały grenadierów. Skrzydlenie, flanka od tylca. Może jakiś koktajl Mołotowa, chłopaki. Wchodzą za osłonę. No, tutaj też tak podchodzą. Myślą. I leci, uwaga, na zdrowie. Bardzo ciężki odwrót tego oddziału poborowych. Poland player bardzo chciałby go upolować, ale niestety bóg RNG był chyba z Nariko. I jest, na jeden zdrowia udało się wykonać odwrót. Drużyna Jäger zajmuje punkt amunicyjny. Punkt zwycięstwa też jest neutralizowany i dotarł nowy transporter. Transporter melduje się i od razu montują mu tutaj zestaw przeciwlotniczy, czyli maszynkę do mielenia mięsa. Czy Poland player jest w stanie jakkolwiek na to odpowiedzieć? Ma ciągle jeden budynek. Ma... nie ma drugiej fazy bitwy niestety, ale faza, prawda? Medycy są już tutaj dostępni w sztabie, czy tam w bunkrze, kto woli. I pancer... nie poleciał Panzerfaust, nie zdążył. Bo już podleźli tutaj saperzy z miotaczem ognia. O, ale tutaj wyskoczył gościu. M45 dotarł, super. I Nariko neutralizuje paliwo Polanda i sam czerpie z niego zyski. Dzięki temu, jak widzicie, ten mały przesmyczek sprawia, że Nariko otrzymuje podwójne paliwo. Co nawet widać, 33 do 20. Jäger nie oddali jeszcze praktycznie żadnego strzału w tej grze. I Poland player zbiera coraz większe zasoby. Czyżby? Nie. Druga faza bitwy ciągle nie jest w produkcji. Nie wiadomo, na co zbiera. Ma bardzo, ale to bardzo dużo zasobów ludzkich. I czeka. Transporter naciera do przodu. MG tutaj również chowają się za krzaczkami. O, czyżby miała tutaj się szykować flanka? A, transporter powinien podjechać nawet gdzieś tutaj może. I bardzo ładnie zabija całą załogę tego MG42. Miotacz ognia jeszcze w pupę. Tutaj wycofujące się oddziały Jäger. Dlaczego one nie próbowały cokolwiek zrobić, tylko przebiegły praktycznie. One były gdzieś tutaj. A, bo chyba spotkały dwa oddziały poborowych. Okej. I znowu Poland player jest przyciśnięty. Co to jest? Nie zmieniło mi oddziału. Jak nie zmieniło? O co chodzi? Jakiego oddziału? Co miało zmienić? Nariko podchodzi. Co jest? Nariko plantuje. Plantuje ładunek wybuchowy z CS-a. Pip, 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 pip. Nie udało się, bo granat nasadkowy trafił w sumie własne oddziały Poland player przez przypadek. Bo podleźli tutaj ci grenadierzy. Blisko było, prawie było wysadzenie.
Wło, leci pancerfaust, uszkodzony silnik. Jeszcze jeden, połowa zdrowia dla transporterka. Mamy jeszcze trzeci pancerfaust. Co jest? Aż zlagowało, ścięło, ale o, Poland Player przez to, że nie kontroluje zbytnio mapy, ma duże problemy w dostawach zasobów, zwłaszcza amunicji i paliwa w sumie też. Jak widzicie, te dostawy są praktycznie minimalne, dlatego nawet go nie stać na strzelenie z kolejnego pancerfausta. Drugi poziom doświadczenia. Ten tu tylko pruje, Naliko naprawdę osaczył swojego przeciwnika. Ten biedny domek. I pak, podjechał pak, wreszcie po 1000 latach, w 9, nawet w 10 minucie tak naprawdę przyjeżdża pierwszy pak dla Poland Playera. Ma tutaj lekką kompanię zmechanizowaną. O, o, czyżbyś miała być flanka najlepsza na świecie? Czyżby Naliko widział, albo po prostu przypadkiem przewidział? O, o, cię tutaj naprawiają. I... Pak tutaj szuka celu. Ale go nie znajdzie. Chyba, że... Szuka, szuka. Niucha tę lufą, nie? O! Coś poczuł? Coś wyczuł? I dupa. Nie ma. Gdzie on jest? Gdzie jest transporter? O, siema koka. Pojawił się tymczasem pierwszy oddział szturmowy. O! I wreszcie wyniuchał swój cel. Transporter z działkiem Pelot został zniszczony. No, Naliko na pewno nie jest z tym faktem uradowany, ale jego oddziały szturmowe praktycznie ścisną wszystko, co tutaj wyjdzie z lewej lub prawej z tego sztabu. Co, ja was zabiję? Co to jest? Że niektóre dema nadal działają, a też to widziałem, ale raczej już większość praktycznie jest już anulowana, nie? Dosłownie nieliczne demka, które tak naprawdę chyba nawet nie były uzależnione od tego festiwalu. Jeszcze działają. Uwaga! No, Poland Player tutaj musi naprawdę bardzo, ale to ostrożnie korzystać z tej amunicji, bo no, ona może być na wagę złota. Oddziały szturmowe nieźle obrywają od tych grenadierów. Jak w kodzie po prostu, nie, wchodzimy z pepeszą, kod dwójka. Rozwalamy wszystko. O, wleźli do sztabu. Oj, 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 chłopaki, nie tutaj, macie granat dymny, co prawda, ale to nic nie da. Naliko, czołgi. Czołgi są odpowiedzią na wszystko. Masz już tutaj właśnie kompanię zmechanizowaną. Wystarczy nazbierać tylko kilka złotych. I będzie. Będzie jazda. Będzie jazda. O, o, walka na bliskim dystansie. Oddziały Nalika są trochę zbyt ranne, żeby tutaj kontynuować na dłuższy dystans te pojedynki. A zwłaszcza mamy tą drużynę dowodzenia Jäger ze swoimi Gewerami 43. Miotacz ognia, ale oj. Oj, 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 no są bardzo celną i całkiem szybkostrzelną bronią. Ale udało się. Wreszcie Poland Player po około, nie wiem, tam 5 minutach wychodzi ze swojego sztabu. Z przygwożdżenia, wyrwał się. Z oblężenia. Jak w średniowieczu po prostu Naliko przeprowadził oblężenie. Na atako! Pionierzy zajęli tutaj jakikolwiek ten punkt. Ten amunicja nie należy tak na... no należy do Polanda, ale nie daje mu nic. Właśnie przez ten punkt kontrolny. T-34, pierwszy czołg narikowski. Zostało nam 300 punktów. I Poland Player ma już tylko 300 punktów. Jäger zajmują punkt zwycięstwa. A tutaj oddziały poborowych mają zmobilizowane rezerwy, czyli 7-osobowe składy. T-34 gotowy do walki. Poland Player zaatakował również paliwo. O, uwaga na granat atakowy! O, Naliko tutaj bardzo dużo zaryzykował i zainwestował w to, żeby utrzymać ten punkt zwycięstwa za wszelką cenę. Całkiem niezłe malowanie nawet. Teciek tutaj podjeżdża. I tutaj teraz Poland Player, jak taka fala się wreszcie rozlewa trochę na tą mapę. Ma czas i miejsce na ekspansję. Punkt prawie zajęty i 2-2-2. Co zrobi Poland Player i jego 2-2-2, podczas gdy Naliko ma już swojego T-34? Nie ma Naliko Zizgana żadnego i nie zapowiada się, żeby takowy tutaj powstał. Przez wzgląd na zasoby ludzkie. Ale grenadierzy raczej nie są ucieszeni z tego widoku. O właśnie, myśleli, że zajmą sobie w spokoju punkt. A tutaj 7-osobowy skład, drugi poziom doświadczenia, T-34. 13 minuta, 2-2-2, oga. O Boże. O, i szturmowcy pięknie wchodzą na plecy. Te biedne oddziały pionierów. O,
Ferdant. Oj, o. Praktycznie wszyscy zostali zabici w kilka chwil. Tywolta. Jak tam ten Pak? No Pak tutaj próbuje osłaniać ten środek. Przyjaciel chce przejąć naszą strefę. Ale ma no właśnie na koncie tylko ten zniszczony jeden transporter. Ta czeka jeszcze nigdy nie trafił. Tutaj podchodzą na bliską odległość, miotacz ognia. Ale za, właśnie dostanie za dużo obrażeń ten ręczny karabin maszynowy. Oj, Nariko, kontroliren. Szkoda, że nie wybuchł. Jeszcze MG tutaj, o, flankowany. Trafiony koktajlem Mołotowa. Zapuścił mi to odwrotu, co jest? Dlaczego? Dlaczego Poland Player wycofał swoich grenadierów, maksymalnie doświadczonych, uzbrojonych w RKM-y i ich wycofał? No, tego nie zrozumiem. A, chyba, że tutaj był oddział jeszcze, dobra. Chyba, że gdzieś tutaj podleźli ci poborowi, to chyba, że tak. Faktycznie była przewaga liczebna wroga. T-34 zauważył tego Paka, mówi, o nie, ja stąd wracam. Połowa zdrowia, kosztowało go to trochę. Pobrowi, no niezłe kombo tutaj nawet powstało. MG osłania przed piechotą, Pak osłania przed pojazdami radzieckimi. I Nariko ma lekką rozkminę pewnie. Jak tu się przebić, jak to zrobić? Pobrowi oczywiście zasłonął granat osadkowy, o Jezu święty. Jak to rozpaczkało tych gości. Błagam, tak, Nariko, błagam, unikajmy granatów. Nariko, proszę, mikro, nie tak powinni krzyczeć do niego. Uju, olu Porsche, który tutaj zaawansował na taktyki. Chłopaki tutaj sobie biegną, pionierzy i myślą, a, zajmiemy sobie punkt. O ja, co to, Ferdant, szajse, dubel szajs. A, nawet się nie zająknęli, nie, nawet się nie zatrzymali. No, gdyby Nariko tylko kazał tutaj na przykład im już zatrzymać się i wziąć na cel, skoordynować ten ostrzał, to na pewno by go zabili. No ale Poland Player tutaj udało mu się przez taką nieporadność Nariko lekką wycofać tych pionierów. Pojazd zwiadowczy. W 16 minucie. Katiusza! Katiusza narikowska. Co ona będzie chciała zrobić? Czy to jest odpowiedź na tą kampę? Prawdopodobnie tak. Tutaj poleci ostrzał dokładnie w to miejsce i zmusi te dwa oddziały broni załogowej do zmiany pozycji, albo śmierci, albo wycofania się. Grenadierzy w gotowości. Game changer. Że dziś wyszedł Early Access do tego. Widziałem, ale właśnie ja tam raczej, jak już miałbym się na fest interesować, to raczej bym ogarnął sobie full wersję, nie? Jakby było na full, to wtedy można tak, że tak powiem, na poważnie myśleć. Zwłaszcza, że jakby w Polsce to tam zbyt dużych wyświetleń nie zrobiło, czyli raczej mamy to w dupie. I leci Katiusza. Bardzo ranne oddziały grenadierów wycofują się. Co ciekawe, nie straciły zbyt dużo ludzi. Tak mało HP, a tak dużo modeli zostało w oddziale. Co jest? Nariko oczywiście mając 500 amunicji może używać wszystkich umiejętności, używa. Ura! Idealnie wbiegając pod ostrzał tego karabinu maszynowego. Ale czy druga partia będzie sobie lepiej poradzi? O, jeszcze 2-2-2. Chłopaki podchodzą. Tutaj zostali przyszpileni i wykonali odwrót. T-34 znowu tutaj chciał oflankować tego 2-2-2, ale a, w dupie tam z tym Pakiem, nie? Odwrócił go w tę stronę. Teciak podjeżdża. W którą stronę on się wraca? I czy będzie strzał? W tylny pancerz. Ale 2-2-2 również przypłaci to życiem, że w ogóle nie zmienił pozycji. I... Wróg zadał nam cios. I jeszcze jednego strzału zabrakło? Nie. Pak nie był odwrócony w dobrą stronę. Grenadierzy również zbyt późno się pojawili, żeby wpakować mu tutaj jakiegoś pancerfausta. Nawet udało mu się trochę nazbierać tej amunicji, nie? Przychód jest taki sam. Ale paliwa... Paliwa dajcie, królestwo za paliwo, prawda? Ciągle brakuje. Jezu. Michciop Nariko, wylajk szluchać, wiecie, usiłeś. Co to, co to za gówno? Powerowi, o, granat nasadkowy. O, ale nie do końca taki trafiony. Lekko w lewo powinno być bardziej przyciśnięte i... Ostrzał artyleryjski zdziała 152 mm. A tutaj w ogóle jegerzy mają to gdzieś, wolą zająć sobie punkt zwycięstwa. Nie, dopiero teraz podchodzą. Wszystko wybucha. I poborowi nie zdążą się wycofać, a może jednak
Gewery 43, ich celność, no jednak tym razem okaże się niedostateczna, żeby załatwić ten oddział. Ale ostrzał ładny poleciał, nie ukrywam, nie? Za 180 amunicji, szkoda, że nic nie zabił, no ale taki tam szczególik, przynajmniej ładne fajerwerki były. Fajnie, fajnie, prawda, uniki i wybuchy, eksplozje, jak w Jamesie Bondzie. To się nigdy nie skończy, no myślę, że zaraz się skończy. Zaraz poznamy zwycięzcę tego meczu, panie poborowy. I czyżby rakiety lecą w oddziały? Operacja Broken Arrow. Jednostki strzeliwują własne siły, co jest, Nariko? Wali do swoich poborowych. Całe szczęście, że tak naprawdę ogień sojuszniczy zadaje o wiele mniej obrażeń. Ale coś tam zadaje zawsze. O, znowu ten trzecia runda. O, jeszcze granata rzucili znowu sami pod siebie. Rób salto Kiemon i ten Kiemon właśnie rzucający sobie granat pod nogi, ten błoto walące mu w mordę. To był ten mem. MG. Poland player be like. Później sobie przetłumaczę z ciekawości autentycznie. Huta w Essen, to najlepsza mapa jaka istnieje. Essen Steelworks. Ja, good. Good map. Huta w Essen. Haiku generator. Może kodła byłby lepszego. Friendly fire do artylerii. No. No friendly fire, no właśnie on jest, ale to jest specjalnie tak, żeby właśnie ci upośledzeni gracze tutaj nie tracili na tym, nie? Coś tam to zadaje, ale to jest tak, nie, tak mało, że to jest niezauważalne w większości przypadków, bo na pewno coś tam można stracić. Ja przecież nawet w kampanii chyba tego ofensywy w Ardenach przez przypadek, wow, to w ogóle jaki ładunek Nariko podłożył. Ciekawe, że tylko problem w tym, że chyba oni to widzieli, prawda Poland? Widziałeś to, strzelałeś do nich, widziałeś to, prawda? No właśnie, zaraz się o tym przekonamy. Pancer 4 dla Polanda. Również przyjechał, czyli będzie chociaż jeden taki normalny... O, co tu się? Ale... Nie wypał. Nariko przedwcześnie odpalił ładunek. Falstart. Niezła próba. Czy on to z czymś rozwalił? Bo nie widziałem w sumie, czy to pak strzelił. Niezła próba. Już sam nie wiem. Co tu się odwala? Może pak trafił? Maszynka do mięsa w gotowości. Czyli kolejny transporter. I 85 przyjechała. Leci... No lecą rakiety. Tutaj? Nie, znowu na jakieś jeden, dwa oddziały z dupy, zamiast tutaj w takim pięknym miejscu ustawione te dwa oddziały nieruchome. O, siłę wroga przechwytują zasoby. Pancer 4, o! Czyżby się szykuje jakaś oflankowanie? Najlepsze zagranie w życiu. Terminator wjeżdża do akcji. Trafia tutaj bardzo mocno tego transporterka. Nie trafił drugim strzałem. Próbuję wykonać odwrót, nie ma tutaj oczywiście jeszcze Blitzkriegu. I tylko na drodze odwrotu stoimy tak. Oddział poborowy z granatem Pepanz, 85 i teciak zwyczajnie. Pum, no to bye bye, auf Wiedersehen. Double scheiß. Jak tam tego? Pak został podprowadzony? Dobrze podprowadzony. Bardzo też szybkie użycie bomb dymnych. Wow. Szturmowik też nie, że tak powiem, nie wrócił już do rodziny. Poszedł na wakacje wieczne. Jest na zwolnieniu lekarskim. No cóż, czyli w kilka chwil Poland player stracił swoją ostatnią nadzieję. Nie żeby to była jakaś duża nadzieja, ale jednak coś to było. Najsmutniejszy mecz 2-3. O, dobrze, teraz, spóźniony tylko 2 minuty. Tak ten atak na Pearl Harbor, nie? Że tam rozwalili wszystko i godzinę po ataku w sumie faktycznie tam przysłali im wiadomość, że atak na Pearl Harbor nieuchronny, nie? Przygotować się do walki. No to tu było podobnie, nie? Że Pak przyjechał tylko, no, tylko 2 minuty za późno, żeby pomóc. Ale może jednak nie? Teciak obrywa. Ale Poland nie zajmie tego punktu zwycięstwa. A co tutaj? Szturmówcy. 11 zabitych. O, czyżby? Jest, wreszcie po 1000 latach. Czwarty, ostatni pojedynek pomiędzy szturmowcami a... tutaj oddziałami inżynieryjnymi Poland Playera. Został zwyciężony przez Narika. Zobaczmy jeszcze ostatnie staty. Tak to wyglądało. No co mogę powiedzieć? Znowu Nariko pokazał swoją dominację narikowską. Genetyczna dominacja narikowska, tak to można nazwać. Czyli drugi pojedynek w głupi i głupszy również zwycięża Nariko. Czy to dobrze, czy to źle, sami możecie określić. Czy to w komentarzach, czy nie, pisząc.
listy, maile, rysując obrazki, fanarty, tworząc piosenki, wszystko możecie to wyrazić. Dlatego dziękujemy za uwagę. To był sparing widzowski, upośledzenia i dzięki, cięcie.